Dawid na przykład służy w wojsku już od 5 lat, a jest starszy od ciebie tylko o 2. A ty co? Siedzisz sobie tutaj w samych gaciach z laptopem w apartamencie, który kupili ci rodzice. Komediodramat, tak możemy nazwać. Sztuka obyczajowa, ale pod powierzchnią tej obyczajowej, zresztą bardzo interesującej, takiej gęstej historii rodzinnej, rozgrywającej się w środowisku amerykańskich nowojorskich Żydów współcześnie, autor pokazuje taki podstawowy, bardzo istotny konflikt, który obserwujemy w naszych czasach, konflikt ideologii, jakieś takie, taką konfrontację postaw pomiędzy, z jednej strony jest liberalne, wolnościowe podejście do świata, podejście na gruncie ateistycznym, na gruncie wielokulturowym, a z drugiej strony postawa ludzi, którzy pragną zatrzymać tradycję, którzy wpisują się w historię swojego narodu, swojej kultury, w których optyce utrzymanie tej tradycji, tej kultury, tej religii jest podstawową rzeczą dla człowieka. To jest taka warstwa bardzo zewnętrzna, a w środku dotyka rzeczy bardzo poważnych, bardzo istotnych. No i tak się pięknie składa, że Marcin Sławiński bodaj swoje najważniejsze spektakle, tak mi się wydaje, realizuje właśnie w Teatrze Nowym w Zabrzu. Walorem tej sztuki jest właśnie pokazanie tej różnorodności, tej równoważności poglądów, tego, że nie ma jednej racji, że świat nie jest czarno-biały, zły i dobry. Jesteśmy różni i tacy są właśnie bohaterowie tej sztuki. Na pewno warto obejrzeć to przedstawienie i jeśli nawet nie będzie tak śmieszne jak te sztuki, które mam okazję tutaj w Zabrzu czasami przygotowywać, to na pewno jest to interesujące i warte obejrzenia. Mam nadzieję, że Odpukać szykuje się taki mocny i interesujący wieczór. Więc na pogrzebie było ponad 400 osób. 400. Nieźle. No, znał bardzo wiele osób, był taką ważną postacią. Ktoś przemawiał? Ja!